Ten program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Witam serdecznie, chłód daje o sobie znać, ale spoglądając w kalendarz wszystko staje się jasne. Data 4 grudnia coraz bliżej. 4 grudnia to ta data w kalendarzu, którą w sposób szczególny obchodzi się na Śląsku. Wspomnienie świętej Barbary, patronki wszystkich górników. To w ten dzień górnicy dziękują swojej patronce za opiekę, jak również za szczęśliwą pracę. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowy odcinek rozmów w Izbie Ustarki. Moimi gośćmi będą osoby związane z górnictwem. Odwiedzimy też nad wyraz ciekawe miejsce, jak również dowiemy się, jak przyrządzić golonkę dla prawdziwego górnika. Jak barburka, to i odświętny wygląd, stąd też mój mundur górniczy, dzisiaj kompletny, wraz z czako na głowie. Drodzy Państwo, 24 lata pracuję w górnictwie i jest dla mnie naprawdę wielkim zaszczytem móc założyć na szczególne okazje ten właśnie mundur. W tym roku barburka będzie nieco bardziej smutniejsza od tych, do których przywykliśmy w latach poprzednich. Na dobry początek jednak, barburka z kamratami. Podziękować trzeba je.
Trudno wyobrazić sobie spotkanie w izbie u Starki bez gościa. Dzisiaj razem ze mną emerytowany górnik, który przepracował na kopalni prawie 27 lat. Pan Alojzy Hoover. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Alojzie, 27 lat to spory kawał czasu. Na jakich oddziałach pracował pan na kopalni? Po szkole górniczej na oddziale wydobywczym na kopalni 1 Maja musiałem staż odrobić, a potem wzięli mnie do wojska, po wojsku na kopalni Anna i całe życie na kopalni, na oddziałach przygotowawczych. Czyli cały czas przygotówki, wspomniał pan kopalnia Anna, bo tam spory kawał czasu pan przepracował. Jak teraz przejeżdżał pan przez Pszów i pozostał ten pusty plac po kopalni Anna, zlikwidowanej zresztą kopalni, nawet bez szybu, łezka w oku się kręci? No jest co wspominać, trochę tego jest żol, tak według mnie, bo kiedyś tam wszystko było zabudowane, człowiek wiedział, tu jest to, tu jest łaźnia, tam jest stacja ratownicza, tam jest szyb. Dzisiaj to tam wszystko jest pobulone. Ja tam przejeżdżam, bo już tam nie mieszkam, bo mieszkam jak w Pszowie całe życie, praktycznie cały czas pracy na kopalni. Teraz mieszkam mużka indziej, ale przejeżdżam często przez Pszów i trochę tego jest tak żol. Panie Alojzie, pierwszy dzień pracy na kopalni i ten ostatni dzień pracy na kopalni. Różniło się czymś to górnictwo kiedyś, a potem? No, pierwszy dzień na kopalni, człowiek myślał, no kruca, fuks, teraz lot trzeba przerobić. No takim, to jeszcze były młode lata, to człowiek tego aż tak sobie zaś nie wyobrażał, że się w końcu człowiek zestarzeje. No a potem to jakoś leciał rok za rokiem, uciekało to niemożliwe. Jak się tak człowiek z dzisiejszego czasu spojrzy, no piernika to przeleciało niemożliwie. A potem przed całym pensjonem już trochę się człowiek cieszył, że już pójdzie na ta pensjon. Ale po tym, jak już się poszło na ta pensjon, to już zaś było troszkę zaś tego żol, tych wszystkich kąpli, tych wszystkich zjazdów, wyjazdów. To taki jest, człowiek się to wciągnął, jak to idzie powiedzieć. Wspomniał pan o tych kumplach, o tych kamratach. Szczególnie okres barburki, to jest taki okres czasu, kiedy ta brać górniczo spotyka się na karczmach, na biesiadach górniczych. Z pewnością pan też uczestniczył w takich biesiadach. A co potem, jako emeryt? Nie brakuje tego? Znaczy nie brakuje tego w związku z tym, że co roku organizujemy biesiady górnicze, bo należę do koła emerytów i rencistów przy kościele w Rogowach, to jest pod patronatem świętej Barbary i co roku te biesiady piwne organizujemy. Czyli co roku kontynuowano jest ta tradycja związana z tym, z tą biesiadą, z tymi spotkaniami w gronie kamratów. No wiadomo, że trzeba też to trochę na wesoło potraktować górnictwo tych, co jeszcze pamiętają górnictwo, bo to było górnictwo inne niż teraz jest. Mam zaszczyt to tam prowadzić zawsze te imprezy. Wesoło, ze śpiewem, konkursy, napicie piwa, pospominać czasy. Starsi już się zapominają troszeczkę, ale chętnych mamy praktycznie cały czas. W tym roku nie było te barburki, wiadomo z jakiego, mieliśmy mieć jubileuszowo, 25. emerycko, ale myślę, co się odleczy, to nie ucieczy. No pewnie. Też nie ukrywam, że brakuje mi tych spotkań z bracią górniczą podczas akademii, karczm czy też biesiad górniczych. Szczególnie ten rok, tak mi się wydaje, że ta barburka będzie trochę smutniejszą. Nie myśli pan? Myślę, że ja tak będzie, bo po pierwsze, te imprezy są wszystkie odwołane. Po drugie, do kościoła, to była tradycja, barburka, górnicy szli do kościoła, tam był kościół pełny zawsze. Teraz obwarowania, jeden tam na jakieś tam metry kwadratowe i myślę, że nie będzie to tak uroczyście. Choć te msze będą transmitowane, na przykład od nas z kościoła będą transmitowane w internecie, ale to już nie ma to. Czyli czegoś będzie brakowało w stosunku do tych obrazów barburkowych, do których byliśmy przyzwyczajeni w latach poprzednich. Panie Alojzie, odpowiadając na jedno z moich pytań, dobrnął pan do takiej wypowiedzi, kiedyś to górnictwo było inne niż teraz. Czym ono się różniło kiedyś, a teraz? Kiedyś człowiek szedł do roboty, widzę to po młodych teraz, szedł do roboty i myślał cały czas, co będzie robił, wiele musi zrobić, jako musi zrobić. Dzisiaj młody się budzi i idzie do roboty i myśli, czy jego czasem nie zwolnią. Takie czasy nastały w tej chwili. Czyli ta wizja tego górnictwa, tej pracy w górnictwie, może inaczej. Górnictwo jako górnictwo pozostało tym wcale niełatwym, wręcz powiedziałbym ciężkim zawodem. Nie ukrywam, że ja też w tym górnictwie pracuję już ponad 24 lata, ale zmieniła się ta presja tak jakby tej pracy, czy ona
będzie, czym ją braknie. To być może jest związane z obecną sytuacją, kiedy górnictwo, kopalnie sięgają po ten moment, kiedy stoją przed znakiem zapytania, jak długo jeszcze pofedrujemy. To jest fakt, ale kiedyś górnictwo robiło się ciężko w górnictwie, ale nie było aż tyle, przykładowo tyle nie wymagali, bo nie mogli wymagać, bo jak ktoś robił fizycznie wszystko, to na strzał szedł chodnik, to wiadomo, że się zrobił cykel, no tam 2 metry. Potem na stałe kombajny już się robiło po 3, 4, 5, rekord było 12 metrów na zmianę. Dzisiaj jest tak to zmechanizowane wszystko i oni chcą to maksymalnie wydobywać. I to jest, uważam, powód tego, nie? Czyli ta ciężko fizyczna praca w dalszym ciągu pozostała, pomimo tego, że są maszyny, jest postęp techniczny, to ta ciężko praca w tym górnictwie pozostała. Jakby pan miał oceniać z perspektywy czasu inne zawody i górnictwo? Każdy zawód ma swoje plusy i minusy, natomiast górnictwo było fizycznie ciężkim zawodem. Jest też dużo zawodów jeszcze ciężkich, natomiast było niebezpieczny bardzo zawodem, bo człowiek zjechał i siła wyższa, tąpnięci, czy tam pożar jakiś tam, nie ma kaj uciec. Na powierzchni jeszcze jest ta możliwość kaś się unaczyć, w którejś stronę uciec. Tam na dole trudno, człowiek był zablokowany. Dzięki Bogu się go dożyło się tyle, przepracowało się szczęśliwie. Taki specyfik pracy w górnictwie, chciałoby się powiedzieć. Aczkolwiek, drodzy Państwo, to górnictwo wcale nie jest takim zawodem, o którym można byłoby mówić tylko i wyłącznie krystalicznie. To kawał ciężkiej pracy. Sam zjazd na dół, tym szybem, to już jest wyzwanie. No, wyzwanie, no to jest... Szyby były tak bezpieczne, że tam się raczej nie mogło nic stać, ale już się zjeżdżało pod ta ziemia. Już się wiedziało, bo że nad głową się miało 700 metrów, czy tam 800, czy potem już 1000 metrów tych skał, tego wszystkiego. To jest jakiś taki... Człowiek o tym nie śmiał myśleć, bo jak człowiek by zaczął o tym myśleć, to nie wiem, wiele by wytrzymało w górnictwie. To musiało być normalne, nie myśleć o tym, muszę to robić i koniec, nie? Czyli prawdziwy górnik to jest taki chłop o stalowym sercu, mocny, odważny, zjeżdżający dziennie na dół i wcale nie przypadkiem, zjeżdżając tą szolą na dół, czyli tą windą górniczą na dół, podnosi się kask do góry i godo się szczęść Boże. Tak zawsze jest, było i będzie, podejrzewam, bo to wiadomo, że komu trzeba zaufać. Myślę, że Bogu. A jak się do godo, co mówi, to będzie, no ale zawsze trzeba w coś wierzyć. Panie Alojzie, z tego, co udało mi się dowiedzieć, rozmawiając przed dzisiejszym nagraniem, to pracował pan również jako ratownik górniczy. Sytuacje, które do dzisiaj pozostały gdzieś tam przed panem, wraca pan do nich jako ratownik górniczy. Początki w ratownictwie były może nie ciężkie, ale człowiek się uzmysłowił, co za niebezpieczeństwa czekają, bo w pracy normalny, wiadomo, przestrzegało się BHP, mało co się tam stało, się tego do... Natomiast jak pojechało się na akcję, jakaś zawał, pożar, i widziało się tych ludzi zabitych, trzeba ich wydostać, to wtedy człowieka trochę taki, jak to powiedzieć, może nie strach, ale taki jakiś gęsioskóra na plecach powstała. To nie chodzi o to, że w późniejszym czasie do tego człowiek przyzwyczaił, że wiedział, że taka sytuacja go tam zastanie, bo to było wiadomo, już tego nas uczyli. Ale człowiek sobie tego nie wyobrażał, podwieranie widział, akcji na dole. Panie Alojsie, ma pan 2 synów, z tego co dobrze pamiętam. Czy kiedyś synów poszło w ślady taty i pracuje w górnictwie? Ani jeden syn nie poszedł w ślady taty. W ślady taty poszli względem ciesielki. Natomiast ja ich nie zmuszał do tego, choć wiedziałem, że 25 lat przerobią, wtedy jakby zaczęli robić i mają spokój, pójdą na emeryturę, no ale nie mogę tego narzucić, bo każdy wybiera sobie swój zawód, jaki uważa. A myśleli gdzieś tam przynajmniej przez chwilę, żeby iść na ta kopalnia i pracować tak jak tata, czy po prostu wiedzieli, że ta praca jest tak ciężka, że oni nie chcą zjechać na dół, tam kaj nie ma okien? Nie, oni tego fizycznie tego nie wyobrażali, jaki to ciężko praca, natomiast jak się akcje były górnicze, ratownicze i trwały niekiedy 2 tygodnie, bo kiedyś tak akcje były, dziś akcje trwało 3 dni, zatamują cały rejon i pasuje. Kiedyś się szło do pola pożarowego i rano się jechało o 5 do akcji, przyjeżdżało się o 10 na wieczór, przetrzymało, zaś się jechało i jechało. No to oni to troszkę tak
za długo, trochę to nie ogłosiło ich, nie? Nie pasował im ten tryb pracy. Bo może nie tryb pracy, no tryb się życia zmienił. Te młodzi ludzie inaczej dziś myślą o tym wszystkim. Sporo osób patrzy na górnictwo przez pryzmat wysokich zarobków, sporej gamy dodatków na przykład, czy też przywilejów. Pana zdaniem? Przywileje i dodatki są w każdym zawodzie. To są przywileje i dodatki ukrywane czy nieukrywane. Natomiast uważam, że górnik dostał ta 13 czy 14, potem to zebrali pod koniec, niby to do wypłaty dali. Uważam, że to jest może nie wynagrodzenie, ale tym górnikom się to należało. Każdemu zawodowi się należy, ale to musi państwo rozwiązać, to musi rząd rozwiązać takie sytuacje. Natomiast nie wiem, jak to dalej pójdzie to górnictwo. W dzisiejszych czasach, bo to zakazują, że musi być odnawialna energia, to wszystko, myślimy na węglu. Może technologię trzeba zmienić, a nie górnictwo zlikwidować. I to jest, drodzy państwo, myśl, abyśmy mogli obchodzić kolejne barbórki na Śląsku i być dumni z tego, że pracujemy na kopalni. Być może wystarczy zmienić technologię. Tak przynajmniej usłyszeliśmy z ust emerytowanego górnika, który przepracował prawie 27 lat na kopalni. Pan Alois Hoover dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję. I za te ciepłe słowa o górnictwie. No, człowiek w tym zawodzie całe życie przerobił i o co wspominać. I nigdy nie powiem, że górnik mleko robota teraz, choć tych maszyn jest tyle, wszystko jakieś tam komputerowe. To jest ciężko fizyczna praca. Tam trzeba zjechać i tam trzeba na dole robić. Cały czas mając zamyślić, że mam tyle metrów skał nad sobą. Panie Alojzie, czego można życzyć z okazji barbórki górnikom, którzy jeszcze teraz pracują na kopalni? Bezpiecznej pracy, tyle zjazdów, wiele wyjazdów i mniej stresu. Być może te młodsze roczniki, które oglądają ten program, nie mają zielonego pojęcia o tym, czego dotyczy ten zwrot. Ile zjazdów, tyle wyjazdów. To jest nikogo w polskim górnictwie, z tego co wiem, jak my robili, nikogo pod ziemią nie wolno było zostawić. Jak był śmiertelny wypadek, to akcja trwała nawet miesiąc, aż tego poszkodowanego wyciągli. I to takie hasło powstało. Ile zjazdów się życzy każdemu, tyle wyjazdów, żeby jak na powierzchni zjechał na dół, na powierzchni zaś na los. Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Przypominam, że moim gościem w izbie u Starki był dzisiaj pan Alojzy Hoover, emerytowany górnik. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Z rozmowy z naszym gościem wynika jedno, że brać górnicza to taka grupa osób do tańca i do różańca. Jedni na przykład są pasjonatami puszczania gołębi, drudzy hobbystycznie majsterkują w warsztatach, jeszcze inni po szychcie siadają do swoich instrumentów i zaczynają grać. Tak jest w przypadku zespołu Top Music. Zobaczcie sami.
po cięcia naszych tamają. Węgiel się suje i wszystko jedzie. Steiger wachuje i komentuje nasze kopalnie. Są dziś potrzebne, nasz polski węgiel niech się sprzeduje. I tak se myśla, jaki świat mały, najlepszą próba Bolesław śmiały. Śląskie kopalnie niech nam pedrują, co nasz kapitał nam odbudują. I niech nasz węgiel inni kupują, te czarne złoto pieca szlakują. Śląskie kopalnie niech nam pedrują, nasze roboty nam gwarantują. I tak se myśla, jaki świat mały, najlepsza gruba Bolesław śmiały. Kopalnie niech nam pedrują, nasze roboty nam gwarantują. I tak se myśla, jaki świat mały, to lepsza gruba Bolesław śmiały. Wspomniałem wcześniej o pasjonatach wśród górników. Pozwólcie, że do jednego z nich zaprosimy Was już za chwileczkę. Tam udajemy się dzisiaj z wizytą. Jedni zbierają znaczki, drudzy chodzą do kina, a pan Stanisław Dzierżęga z Wodzisławia Śląskiego zbiera kufle. To jego pasja trwająca już prawie 30 lat. Przez ten okres zdołał zgromadzić w jednym miejscu ponad 12 tysięcy kufli. Robi wrażenie, prawda? Już za moment będziemy mieli okazję poznać prawdziwego pasjonata kufli. Razem ze mną w tym nietuzinkowym miejscu właściciel, prawdziwy pasjonat kufli związanych z górnictwem, jakby na to nie spojrzeć. Pan Stanisław Dzierżęga, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Stanisławie, ja jestem pod wielkim wrażeniem, w jaki sposób udało się w ogóle w tym jednym miejscu zgromadzić aż tyle kufli. Pamięta pan ten pierwszy kufel, który pan dostał? Jaka oczywiście to była okazja? Jest dostępny. Było to w 1983 roku na Gwarkach, w kopalni nieistniejącej już w tej chwili 1 maja. Bezpośrednio po studiach właśnie rozpocząłem na tej kopalni pracę i w tym roku właśnie były pierwsze moje gwarki. Skok przez skórę, czyli zostałem zaprzysiężony do braci górniczej, konkretnie do dozoru. I właśnie wtedy otrzymałem pierwszy kufel i od tego w zasadzie się wszystko rozpoczęło. Większość kufli, czy też wszystkie, związane z górnictwem? Większość kufli oczywiście jest związane z górnictwem, natomiast kufle są praktycznie wszystkie, zbieram wszystkie kufle i szklanki do picia piwa. Posiadam w swojej kolekcji kufle z 74 krajów świata, ze wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy prawdopodobnie. Już chciałem powiedzieć wow, bo po raz pierwszy spotykamy się z taką wspaniałą
i jakże urozmaiconą kolekcją różnych kufli. Związane w większości, tak jak pan powiedział, z górnictwem, bo pan też związany przez cały czas z górnictwem. Tak, związany jestem z górnictwem od prawie od 83 roku. Ten pierwszy krok w górnictwo to było związane z tradycjami rodzinnymi? Ktoś z rodziny pracował na kopalni, był górnikiem? Tak, oczywiście. Zarówno dziadkowie, ojciec, wszyscy byli związani z górnictwem. Czyli była to taka tradycja. Tradycja rodzinna. Z dziada, tak jest, pradziada, chciałoby się oczywiście powiedzieć. Pierwszy kufel już wiemy, że dotarł do pana i rozpoczął tą kolekcję z kopalni nieistniejącej 1 maja. Jak zatem zdobywał pan kolejne kufle? Trzeba było być na każdej karczmie, na każdej imprezie barburkowej, aby ten kufel zdobyć? Bardzo często właśnie bywałem na barkach, na imprezach barburkowych, na różnych kopalniach, w różnych miejscach i za każdym razem przynosiłem do domu kufel. W pewnym momencie się okazało, że tych kufli jest około 100 i wtedy postanowiłem, że wyeksponuję te kufle w jakimś stopniu. Dlatego kolejno budowałem jakieś tam półeczki w garażach najpierw. No i od tego się zaczęło i tak powoli zacząłem zbierać. Coraz więcej ludzi się o tym dowiadywało, coraz więcej ludzi dla mnie nosiło kufelki, kupowało kufelki, przywoziło z zagranicy, no gdziekolwiek. Ja też oczywiście, gdzie jestem, zawsze kupuję kufle. Gdzie jestem, to zawsze się staram jak najwięcej tych kufli załatwić, przywieźć. Panie Stanisławie, kufel kuflem, tak jak pan powiedział, gromadzi to pan różne źródła pozyskiwania tych kufli, ale ten kufel od czasu do czasu wypadałoby napełnić na przykład tym chmielowym napojem. Jest pan smakoszem piwa? To znaczy, ze względów chorobowych aktualnie nie mogę pić tego piwa, ale jestem smakoszem, jak najbardziej. Jestem smakoszem, natomiast... Wiem również, że o jeden kufel musiał pan powalczyć. Było to na jednej z karczm górniczych, kiedy brał pan udział w konkursie picia piwa, bo nagrodą był ten wyjątkowy kufel. Tak, jest to kufel wielki. To było na Gwarkach w Rogowie. I wtedy trzeba było wypić w konkursie piwa 2 litry tego... Nie, litr piwa, czyli 2 piwa przez słomkę. I udało mi się, zwyciężyłem. Konkurencji. Do dnia dzisiejszego jestem z siebie dumny. I z posiadania tego kufla? Oczywiście, również. Kufle kuflami widzę, że są różne, zarówno te większe, jak i mniejsze objętościowo, które są w stanie pomieścić większą czy też mniejszą ilość trunków, ale w pana zbiorach nie tylko kufle, ale również otwieracze i różne inne gadżety związane właśnie z tymi kuflami. Tak, to się zgadza. Kufle, najmniejszy kufel ma wysokość 2,5 cm, a największy 53 cm. Taka jest rozpiętość. Kufle mają różne kształty, na przykład rogi, bywają kufle z nutką erotyzmu, tak bym to nazwał. Bywają kufle z różnych materiałów przede wszystkim. Szkło, porcelana, porceli, cyna, cynk. A nawet jeden kufel z gumy, który dostałem przez przypadek na Gwarkach w kopalni redutowy. A było to tak, że nieżyjący już kolega z kabaretu przywiózł mi kufel. Ja podjechałem samochodem pod garaż i najechałem przez przypadek na ten kufel samochodem wycofani. No i na następnych Gwarkach kabaret oczywiście już mi dali kufel gumowy, zrobiony specjalnie na tę okazję. Panie Stanisławie, już wiem, że ta przygoda zaczęła się w 83 roku z tym pierwszym kuflem. Potem tych kufli było sporo, te kufle wędrowały po różnych zakątkach pana domu. A to ze względu na to, że żona chyba niekoniecznie chciała wycierać, przecierać te kufle od czasu do czasu. Wreszcie znalazły swoje miejsce, fantastyczne zresztą, w którym gościmy właśnie teraz. Ale to pytanie, czy ta pasja zbierania zaczęła się od tych kufli, czy już wcześniej miał pan takie pasje? Zbieram znaczki, pocztówki, może inne gadżety? Całe życie coś zbierałem, zarówno znaczki, monety, starocie różnego rodzaju. No w tej chwili zajmuję się starymi zegarami, to znaczy prowadzę renowację starych zegarów, zarówno wiszących, kieszonkowych, stojących. W tej chwili ze względu na wzrok to już tylko te większe zegary. To jest też moja taka główna pasja.
No a przede wszystkim kufle, których zresztą nie wspomniałem, że ta moja kolekcja jest największą w Polsce, co zostało udokumentowane w Księdze Polskie Rekordy i Osobliwości. Już kilkanaście lat jestem ujęty w tej księdze. Na dzień dzisiejszy kolekcja liczy 12 700 sztuk około. Wszystkie kufle są skatalogowane, zdjęcia porobione, opisane w komputerze, który kufel w którym miejscu stoi. No i tak podsumowując temat, gdybym chciał, wracając do tego picia piwa, gdybym chciał codziennie wypić piwo z jednego kufla, to na dzień dzisiejszy musiałbym pić ponad 34 lata. Podobnie z myciem tych kufli, gdybym chciał codziennie wymyć, znaczy w ciągu roku wymyć te kufle, to codziennie musiałbym myć 34 kufle ponad. I soboty, niedzielę i święto, w każdym dniu. Zapytam tak przewrotnie. Kolekcja naprawdę do pozazdroszczenia. Nie jeden pasjonat, zbieracz kufli z pewnością już panu zazdrości. Nie myślał pan o tym, żeby na swoim podwórku udostępnić muzeum kufli? No myślę, że na chwilę obecną jest to niemożliwe. Chociaż już bywało tak, że wycieczki mnie tutaj odwiedzały. Były grupy nawet 50-osobowe, które oglądały kufle. Nawet była wycieczka z Chin. Proszę. Wycieczka z Chin być może dopatrzyła się jakiegoś swojego kufla ze swojego kraju. Czy z Chin jeszcze brakuje? Nie. W zasadzie z 74 krajów posiadam kufle. To są bardzo różne kufle, różne w kształcie. Z Chin też mam. Swego czasu byłem w Chinach i okazało się, że pomimo tego, że Chińczycy również piją piwo, to zdobycie kufla graniczyło z cudem. Pomimo tego, że było masę porcelany, wszystkiego, kufla nie było naprawdę. I w pewnym barze gdzieś tam, w restauracji, podano nam piwo właśnie w kuflu. Bardzo taki zwykły kufel. Tu jest. O, to ten kufel. I od razu powiedziałem, że tego kufla nie oddam. I do dnia dzisiejszego jest u mnie. Także udało mi się wtedy chyba ze 3 kufle tylko przywieźć z Chin. W zbiorach pana Stanisława Dzierżęgi z Wodzisławia Międzynarodowe Towarzystwo Kufli na półce. Między innymi z Chin, o czym przekonaliśmy się przed chwileczką. Panie Stanisławie, tutaj jesteśmy chyba w miejscu, gdzie tych międzynarodowych kufli nie brakuje. Widzę to po elementach na kuflach. Może pan coś więcej opowie o tych pozyskanych z zagranicznych wojaży, z zagranicznych spotkań? No kufle, jak już wspomniałem, ze wszystkich kontynentów. Tu są kufle na przykład Japonia, tu jest Oman, Tajlandia, Myanmar, Chiny, Tajlandia znowu, Filipiny, Malediwy, Singapur, Dubaj, Katar. Nawet jest kufel wykonany z rogu bawołu z Gambii. Tu na tych półkach są kufle z Azji, a tu mamy Afrykę. Europa, oczywiście z Europy. Z każdego miejsca, na przykład francuski kufel. Tutaj kufelek w kształcie ręki. Tu jest kufel z 2008 roku, wykonany na Euro 2008, czyli kufel, który jest pozłacany i platynowany. Bogdan Spisz, jako sponsor Euro 2008, dla każdego piłkarza wyprodukował kufel. Dla selekcjonera Leo Benhakera dwa takie kufle zrobił, z czego jeden jest w mojej kolekcji. Inny ciekawy kufel, na przykład w kształcie czołgu z nieistniejącej kopalni już Wałbrzych. Ale ciężko się z niego chyba pije, nie? No chyba tak. To znaczy ja myślę, że ciężej się pije z tego typu kufli,
A też można z nich wypić. To może zrobimy tak. Tylko to trzeba jakieś odpowiednie szkolenie. Łapie się do lewej ręki, zatyka się odpowiednie otwory, drugą ręką też kilka otworów się zatyka i zsie przez ten jeden otwór w ten sposób. Bo tu są wszędzie dziurki, czyli normalnie wypicie jest niemożliwe. Wypicie piwa z tego kufla jest niemożliwe. Kufle z pozytywkami, niemiecki kufel, stary kufel, sprzed II wojny światowej z pewnością. Kufel z gwizdkiem na przykład. Też kufel z pozytywką, to są trzy kufle z pozytywkami, każdy ma inną melodię. Pi, kolego, pi. Zauważyłem wśród całego tego zbioru wyśmienitych kufli również spersonalizowane kufle z pana zdjęciem na przykład, czyli wcale nie przypadkiem pojawiał się pan na tych karczmach. Tam po prostu pana zapraszali. Myślę, że nie tylko ze względu na to, że związany jest pan już, tak jak pan powiedział, sporo lat z górnictwem, ale takiego pasjonata, fachowca od górnictwa to chyba warto zaprosić na gwarki. Mam nadzieję, że tak jest. Panie Stanisławie, teraz... W prezencie dostałem akurat trzy takie kufelki. Stanisław. Tak jak pan powiedział. Stworzone tylko dla mnie. Tak, spersonalizowane. Tak. Tak jak pan wspomniał, z pewnością lubi pan te karczmy górnicze, spotkania górnicze. W tym roku ta barburka nieco smutniejsza. No, na pewno. Nie ukrywam, że też mi brakuje tych spotkań z bracią górniczą podczas Akademii Górniczych, karczm i biesiad, bo to ma ten swój klimat. Jak na to żona patrzyła tak z roku na rok, kiedy pan wyjeżdżał? Na gwarki. No moja żona jest bardzo wyrozumiała. W związku z tym nie było żadnych problemów jak do tej pory. No a jeżeli chodzi o rok bieżący, no to naprawdę mam takie obawy, że dopływ kufli będzie bardzo nikły. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy oglądają ten materiał i będą mieli w zasobach domowych jakiekolwiek kufle, to już wiecie, gdzie jest prawdziwy pasjonat kufli związanych z górnictwem i gdzie wasz kufel będzie wyglądał na półce nad wyraz wyśmienicie. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia mojej kolekcji. Jest to kufel, z którego prezydent Andrzej Duda pił piwo na gwarkach kopalni Pniówek w 2017 roku. Ale ja widzę, że takich prezydenckich kufli tutaj nie brakuje w tej kolekcji. Tak, oczywiście. Tu jest kufel z 2000 roku, z gwarków, które odbyły się w Belwederze za panowania, że tak powiem, prezydenta Kwaśniewskiego. Tu jest kufel, który kiedyś został nazwany Sacrum Profanum, gdzie mamy twarz Wojciecha Jaruzelskiego z jednej strony, a z drugiej strony Lecha Wałęsy. Tu jest kufel, który jest najcięższym kuflem. Najcięższym ze względu na fakt, że wykonany. Wykonany, czyli tylko trzy egzemplarze zostały wykonane. Waży 7,5 kg. Jest to ołów oblany porcelaną. Można spróbować podnieść. Spróbuję. Może mi się uda. O ile się udało, to już chyba stało się jasne, że też pracuję na kopalni. Nietuzinkowe miejsce, pełne kufli, których właścicielem i prawdziwym pasjonatem zbiorów
takich jak na przykład kufle czy też inne gadżety, jest pan Stanisław Bierzęga. Niezmiernie się cieszę, że miałem okazję zobaczyć to miejsce. Nie ukrywam, że już wiele się naczytałem, nasłuchałem na temat tego miejsca, a dzisiaj dane mi było odwiedzić to miejsce i poznać. Powiem szczerze, chyba będę opowiadał przez długi okres czasu, a ten materiał, który Państwo widzicie, będziecie przewijali i oglądali niejednokrotnie. To miejsce, które warto zobaczyć. Na razie prywatne zbiory. Jak będzie później, to się okaże. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo serdecznie za to, że udało nam się zobaczyć, poznać tą część historii po raz kolejny. Nie ukrywam, że jestem dumny z tego, że jestem mieszkańcem Śląska, a na Śląsku takie perełki i taki pasjonat jak pan. Pan Stanisław Dzierżęga, prawdziwy pasjonat kufli. Królestwo kufli w Wodzisławiu Śląskim. Dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci, www.radiobercik.eu. Nieodzownym elementem na stole barburkowym jest golonka. W zasadzie można by rzec kawał mięsiwa. Kiedy jednak mowa o golonce, która ma być podana na stół, przy którym usiądzie brać górnicza, wówczas należy znacznie bardziej przyłożyć się w kuchni. W drodze do izby u Starki zatrzymaliśmy się w miejscowości Gorzyce, by w restauracji Barbarossa zasięgnąć informacji o jej przyrządzeniu. Pierwszym etapem przygotowania jest peklowanie, które poprawia trwałość produktu i nadaje również wyjątkowy smak potrawie. Najlepsza jest kruchuteńka i soczysta. Taka właśnie powinna zagościć na naszych stołach. W domowych warunkach taki efekt można uzyskać wtedy, gdy pracę podzielimy na dwa etapy. Najpierw golonkę podgotujemy w wywarze z włoszczyzny, a później pieczemy w piekarniku. Proponujemy jednak zdać się na fachowców i zamówić golonkę w miejscu, które dzisiaj odwiedzamy. Przygotowana jest z należytą starannością i z zachowaniem prawdziwego kunsztu kucharskiego. Na dodatek opiekana jest w piecu opalanym drewnem bukowym i podawana z dodatkami. Na sam widok nie można się oprzeć. Zapach pobudza nasze zmysły, a konsumpcja dostarcza samych pozytywnych wrażeń. Teledysk może niezbyt optymistyczny, ukazujący likwidację kopalni Anna w Pszowie, ale nie ukrywam, że bardzo bliski mojej osobie. Podczas realizacji ujęć do tego teledysku zależało mi na tym, aby pokazać ciężką pracę górniczą i kawał historii Śląska. Na sercu, smutno na duszy,
kopalnia Anna prędko się kruszy. To wszystko, co było, to już wspomnienie. Prędko nam zniko z powierzchni ziemi. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Choć wyrywali swe siódme poty codziennie z chęcią szli do roboty. Za wstawiennictwem świętej Barbary to im dawało odwagi i wiary. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. To był szacunek i zrozumienie. Ta była dla nich prawie jak matka. W Annie widzieli gruba kochaną. Przyszli na nocka połednie czy rano. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Wszystko przemija jak życi człowieka. Czas prędko leci jak rwąco rzeka. Tak się też kończy Anny istnienie. Znikoną z przowa łostowo wspomnieni. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Żegnam się z Państwem, dziękując za wspólnie spędzony czas podczas kolejnego odcinka Rozmów w Izbie u Starki. Życzę zatem całej braci górniczej
spokojnego świętowania w gronie najbliższej rodziny. I pamiętajcie, że bardzo brakuje mi tych wspólnych spotkań razem z Wami podczas karczm górniczych, biesiad, czy też innych spotkań okolicznościowych związanych ze świętem naszej patronki, świętej Barbary. Szczęść Boże!